W 2018 roku na YouTubie najbardziej zaskoczyło mnie. To ile youtuberek w tym roku zaszło w ciążę? Że tylu klientów postanowiło stworzyć własne kanały tematyczne i zatrudnić do nich naszych influencerów. Z punktu widzenia gamera w 2018 roku zdecydowanie królował Fortnite. A tak na poważnie, chyba siła kobiet. Chyba to, że umiemy się jednoczyć, że przede wszystkim rośniemy w siłę, czyli że jest nas coraz więcej, mamy coraz więcej subskrypcji, a jednocześnie potrafimy się wspierać i sobie pomagać. Duża ilość treści długich i merytorycznych, między innymi podcasterów, dziennikarzy sportowych, nieustający boom popularności gry Fortnite. Pojawienie się na YouTube kanału 7 metrów pod ziemią, którego mam przyjemność być menadżerem. Coś, co mnie chyba jeszcze troszeczkę zaskoczyło, to to, ile osób z telewizji w tym roku pojawiło się, przeniosło się na YouTube. 2018 rok był wyjątkowy pod tym względem, że nie było wreszcie żadnej dramy ze mną. Na pewno na długo zapamiętam. Moment, kiedy po kilku miesiącach podróżowania po całym świecie wreszcie dotarł do mnie przycisk za 1 000 000 subskrypcji. Współpracę z markami takimi topowymi, na pewno z drogerią Hebe oraz z marką Allegro, która nam zaufała i powierzyła nam też ogromne zadanie prowadzenia i współprowadzenia ich kanałów. Najlepiej spójną kampanię z Rafałem Gęburą z 7 metrów pod ziemią na temat banków żywności, gdzie w ciągu 2 dni udało nam się zebrać 57 tysięcy złotych. Komentarze, których użyłam w piosenkach z komentarzy. Ostatni materiał, jaki widziałem, czyli kuce z Bronxu. Coś niesamowitego. Najlepiej wspominam współpracę z Wami, drodzy widzowie, bo to właśnie dzięki Wam mogliśmy jeździć w różne opuszczone miejsca. Kampanię społeczną Gra o psie życie, którą realizowaliśmy razem z Roxem B. Moją jesienną współpracę z telewizją 4Fun TV, dzięki której poleciałam do Madagaskar. Wyścig o subskrypcję PewDiePie'a i indyjskiego kanału T-Series. No i premierę mojej piosenki W niepewności, która była dla mnie mega emocjonalna. Najlepiej wspominam kampanię z marką Wedel przy projekcie Wedel Up podczas Intel Extreme Masters i Poznań Game Arena. Najlepiej wspominam współpracę ze swoim ego. Wreszcie się dogadaliśmy, porozumieliśmy, co mam nadzieję jest widoczne na moim kanale. Na wyróżnienie na YouTube'owej scenie zasługuje Dem i jego kuce z Bronxu. Ja uwielbiam Klaudię Łebkowską, dziewczyna, która ma niesamowite poczucie estetyki i jest całkowicie inna niż pół Instagrama. Paragi i ich pierwszy polski musical na YouTubie. Dwa kanały, Bez planu oraz jego brata, ciekawe historie. Klocuch i wernisaż dotyczące jego twórczości. Zdecydowanie zasługuje Karolina Viva, a Viva robi genialne materiały. Odrobinę cięższy czasami to 7 metrów pod ziemią, czyli wywiady z bardzo interesującymi gośćmi. Adelon, to jest moje małe odkrycie tego roku. Niesamowity artysta make-upowy i drag queen w jednym. Polecam sprawdzić jego tutorial z Violettą Villas. W nadchodzącym roku na YouTube możemy spodziewać się na pewno jakichś hitów, które po prostu podbiją wyświetleniami cały internet. Właściwie nie wiem, czy możemy się czegokolwiek spodziewać, bo wydaje nam się co roku, że już po prostu na tym YouTubie mamy wszystko i wszystkich, a co roku jest jakiś nowy trend, jakiś boom, jakiś wow, ciągle dzieje się coś nowego. Znacznego rozwoju kanału własnych marek. T-Series wyprzedzi PewDiePie'a i gaming przeżyje po raz kolejny swój renesans. Myślę, że to będzie taki rok właśnie rozwoju, który pozwoli jeszcze bardziej zbliżyć się do widza, jeszcze bardziej odpowiedzieć na jego oczekiwania. Więcej kontentu muzycznego tworzonego przez influencerów. W nadchodzącym roku na YouTube możemy spodziewać się, no rok przerwy był, więc pewnie jakieś dramy ze mną. Także to tyle od nas, widzimy się na YouTubie w przyszłym roku i dziękujemy.